tego, jak wyglądało Pani dzieciństwo. Moje dzieciństwo było bardzo szczęśliwe. Dlatego, że był taki model u mnie w domu. Mama nie pracowała, tylko tata pracował w hucie. To nie było za bardzo bogato, ale biednie nie było. Zawsze to, co sobie na przykład wymarzyłam na święta, na dzieciątko, zawsze to otrzymywałam. I w tym czasie w Ropaczowie, a to był tak zbieg ulic Figuły, Kościelnej, kiedyś to się nazywało Pstrowskiego, było bardzo dużo dzieci. Także były różnego rodzaju spotkania z rówieśnikami, a przede wszystkim było bardzo dobrze rozwinięte życie społeczne. Nie było telewizji. Do kina to ludzie szli raz, dwa razy w tygodniu, co tam się chodziło, jak już ktoś miał te pieniądze. I moje dzieciństwo, jeżeli tak można powiedzieć, było bardzo szczęśliwe pod tym względem, że miałam dużo swobody. Tak, bo jak po tym już chodziłam do szkoły, to już miałam inne koleżanki, a niedaleko mojego właśnie domu była Ajska, ta słynna Ajska w Ropaczowie. Ale to całkiem inaczej wyglądało w latach 50., 60. niż teraz. Dlatego, że tam były pola, było bardzo dużo gospodarzy w Ropaczowie, były pola, były tam różnego rodzaju takie, jakbym to powiedzieć, też ogródki działkowe, bo tam było tyle ziemi, że ludzie po prostu mogli sobie wydzierżawić, więc było bardzo zielono. Ta hałda, która jest teraz tam, to ona była bardzo daleko od Ropaczowa i od Ajski. Tylko po tym właśnie, po roku 60, tak wydobycie węgla kopalnia zwiększyła, że ta hałda się rozlała na cały prawie tamten teren tej Ajski. No i tam były źródła wody, dlatego że były ryby. Tam były ryby i były dwa stawy, to były takie glinianki. No i tam żeśmy się kąpały. No i tam na tej Ajsce powiem wam, że tam po prostu człowiek był bardzo blisko związany z przyrodą. Bo tam było zboże, więc nawet człowiek, choć się nie uczył i nie był żadnym rolnikiem, wiedział, że to jest owies, to jest żyto, to są kartofle, to są buraki, bo się po prostu w tym, to się obracało w tym. I jak po tym była biologia w szkole, czy przyroda, to proszę mi wierzyć, że te dzieci, które przebywały na Ajsce, tam w tym plenerze, myśmy się nie musieli tego uczyć, bo myśmy po prostu to wiedziały, że to jest to, że to są takie zboża, że to jest takie warzywo. I do szkoły podstawowej to chodziłam do szkoły numer 17. No i 1 września w 1955 roku przestąpiłam mury tej szkoły. Ale wtedy to w ogóle nauka była też inna w szkole. W pierwszej klasie to pamiętam 3 godziny, 2 godziny i do półrocza to żeśmy pisali tylko ołówkiem w zeszytach. A potem dopiero od półrocza atramentem i piórem. Była obsadka, było pióro specjalne, stalówka i atrament. No ale jeszcze tak wspominając te lata szkolne, to mogę powiedzieć, że rodzice w ogóle bardzo przywiązywali wagę do tego, żeby dzieci się uczyły. Dlatego, że grono tych, duża ilość tych właśnie rodziców, to byli rodzice, którzy tam mieli 22, 21, były 18 lat, co miały matki. I to były osoby, które po prostu, no, nawet szkoły podstawowe niektóre nie miały ukończone, bo wybuchła wojna. I w ten czas 5-letni tej szkoły, no to jakoś tam potem nadrabiały, no ale już potem wykształcenia nie można było jakoś zdobyć, nie? Mhm. A za nieposłuszeństwo stosowano jakieś kary? Tak. Stosowano. I to nieraz, powiem wam tak szczerze, że w
tej chwili szkolnictwo, no nie wiem, czy z tego coś wyjdzie, jest, to nie jest to, co było, bo musi być dyscyplina w szkole. W tej chwili są po prostu jakieś takie programy i kodeksy ucznia i to, ale jest przysłowie. A wiecie jakie? Nie za bardzo. Porządek utrzymuje świat, a ludzi bat. Więc były cielesne i też nieraz obrywałam kary cielesne, dopiero tak się zaczynały i tak od czwartej klasy. Bo pierwsza, druga, trzecia klasa to zawsze w kącie. No też nieraz stałam tam w tym kącie. Za nieposłuszeństwo, ale to takie. Po prostu mnie się zawsze chciało jeść. Nie zważałam, że to jest lekcja. No to odpierałam śniadanie, nie? No to do kąta. Ale już potem w starszych klasach, no to były kary cielesne i jak to wyglądało? Linijka, piórnik i trzcina. Gdzie nam najwięcej bolało? Tak. I zawsze tak. Przychodził nauczyciel, czy nauczyciel. Daj łapę. Nie rękę, daj łapę. To się dawało ta łapa. Ciak, 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 trzy razy. No a chłopcy dostawali więcej. I proszę mi wierzyć, że nikt nie poskarżył się w domu, że oberwał od nauczyciela. Bo jeszcze by było gorzej. Jeszcze by było gorzej. Dlatego, że zawód nauczyciela to w domu był świętością. Coś zrobiła w szkole, żeś zdenerwowała tego nauczyciela. On miał prawo cię uderzyć. I nie było czegoś takiego, żeby były jakieś naloty, jakieś zdziwienie rodziców. Nie. Zasłużyłeś, bo nauczyciel jest od tego, żeby pilnował porządku. Po prostu źle zrobiłeś, to oberwałeś. Była pani dobrą uczennicą? Tak. Nie chwalę się, ale tak, nie miałam trudności w nauce. I dla mnie przedmioty, które bardzo lubiłam, to była geografia i historia. Byłam bardzo dobra w gimnastyce. I jak dzisiaj pamiętam, to żeśmy ćwiczyli w szkole numer 17 na korytarzu przy rozłożonych takich materacach i to było ćwiczenie, żeśmy ćwiczyli wtedy pół roku. Stanie na głowie, stanie na rękach, mostek, różnego rodzaju takie akrobatyczna, bo w ogóle to była ta gimnastyka. I po pół roku ćwiczeń, to było 3 razy w tygodniu, po 2 godziny, to dostałam nagrodę, bo to tam była nagroda ze szkoły numer 17. Dostałam wtedy, to była, drugie miejsce zajęłam na szczeblu miejskim, to był niebieski długopis. No, taka nagroda. I ten długopis, to dopiero zaczęłam nim pisać, wierzcie mi, to chyba był 66 albo 67 rok. Może teraz przejdziemy do pożaru, więc gdzie pani była wtedy w trakcie tego pożaru, tego kościoła? To jest data, którą będę zawsze pamiętała. Pożar w Ropaczowie zaczął się 15 czerwca w 75 roku. I w tym dniu rano poszłam do szpitala i o godzinie 12:20 w południe urodził się mój syn. A że szpital właśnie na Goduli i jest tak zwrócony ścianą główną w stronę Kropaczowa, a oddział położniczy był na 4. piętrze, no więc ja się dowiedziałam tam w szpitalu, że płonie kościół w Kropaczowie. Bo zastanawiało mnie jedno, dlaczego te syreny tak buczą, co się dzieje, bo to przecież była już cisza nocna, to było po 22:00 i jasność luna. Tak było jasno w tym moim pokoju tam, że wszyscy się zastanowili, co to może być. Potem dopiero przyszły te położne, mówi, jedna z tych kobiet mówi, w Ropaczowie kościół się pali. Po pożarze to zostały 2 ściany szczytowe, po prawej i po lewej stronie. Reszta po prostu uległo zniszczeniu, bo temperatura w środku była tak ogromna, że ściany po prostu popękały. I prawdopodobnie, to na pewno tak było, że pożar zaczął się od prawej strony, tam gdzie były organy. Dlatego, że jeszcze zdążyli mieszkańcy, jak tylko widzieli, że jest pożar, zdążyli uratować Przenajświętszy Sakrament i jakieś tam szaty liturgiczne z zakrystii. I ta bezsilność tych ludzi, że nie szło nic uratować.
bezcenne organy, które były właśnie w kościele Matki Boskiej Różańcowej, spaliły się. Były to organy firmy niemieckiej, bardzo tu na okoliczne właśnie kościoły były bardzo cenne, więc one spłonęły. Były tu w naszym kościele tylko niecałe 2 lata. W 72 roku zostały, na przełomie 72-73 zostały tu zamontowane. Tak samo ze starego kościoła zostały przyniesione ławki, takie mocne, potężne takie ławki. Wszystko to spłonęło. Były tam sztandary, baldachy. Nic nie zostało. Wzięli się za odbudowę tego kościoła. I 75 dni roboczych trwała budowa tego kościoła. Msze w tym czasie odbywały się na wolnym powietrzu, pod takim krzyżem misyjnym. I ci ludzie, nie patrząc, czy była tam niepogoda, czy pogoda, coś zawsze było do zrobienia. I po prostu starano się przed okresem zimy jeszcze ten kościół wybudować. I udało się. 27 czy 28 listopada w 75 roku już było poświęcenie tego kościoła. No bo co, jakby ludzie tego nie zdążyli zrobić, bo no to Lipiny, Łagiewniki, no to byśmy tam musieli chodzić do tych kościołów. Ale powiem wam, że nie wiem, czy by teraz w tym czasie tak ludzie gromadnie się do tego zabrali. Widziałam jeden wielki plac budowy. Sama tam też chodziłam, to co? No tam deski się nosiło albo coś, no a byli robotnicy, murarze, fachowcy, którzy po prostu to budowali. Był inżynier budowlany, bo musiał być nadzór budowlany. A wszystko ludzie zrobili, bo była jedność. Jak jest jedność, to jest zgoda i wybudowano. A jak bardzo właściwie zmienił się Chropaczów od tamtego czasu do teraz? Bardzo się zmienił i to na minus. Dlatego, że w Chropaczowie była kopalnia Śląsk. I jak w 68 roku ją zlikwidowali, no to jest likwidacja kopalni, ale kopalnia przecież ma chodniki, więc teren po prostu po wydobyciu on jeszcze jakby żył swoim życiem. I najpiękniejsze, największe budynki w Chropaczowie, tam obok kamienia, to tam teraz są wolne place. Tam stały budynki 3-4-piętrowe, piękne kamienice secesyjne, bardzo ładne. I to wszystko po prostu zostało w tym rozebrane. Bo były takie szkody górnicze, że to zagrażało w ogóle życiu tych ludzi. I to tak, moja koleżanka mieszkała na trzecim piętrze. Rano ona patrzy, a jest taka dziura i widzi, jak 17 jedzie. I Chropaczów i w latach, co ja pamiętam, to żył swoim życiem i kulturalnym, bo była duża sala u pana Sprusa i właśnie ten budynek też musiał iść do likwidacji, bo też były szkody górnicze. Był tam zespół teatralny, zespół baletowy, także było życie kulturalne. Kino było w Chropaczowie, teraz nie ma nic. Moje pani jeszcze kontakty z koleżankami, kolegami? No, to jest taka smutna sprawa, jak tak kiedyś siedziałam w domu i mówię, ile nas jeszcze żyje? 15 osób już zmarło. To znaczy, to był taki okres, że jak moja mama czy babcia mieszkały w Chropaczowie, to Chropaczów był takim monolitem, że to po prostu rodziny wielopokoleniowe żyły. A już moje pokolenie, jak potem już tam moi koledzy czy koleżanki pokończyły tam średnie szkoły, potem już niektóre poszły na studia, niektóre tam powychodziły za mąż, no to była emigracja z Chropaczowa, więc wyjechały.
Jak pani się spotykają razem, to wracają pani do tych wcześniejszych czasów podstawówki? Wspominają pani czasy? Tak. I było takie spotkanie i to po prostu to był taki głupi traf. Ja szłam ulicą Kościelną i patrzę, idą moje dwie koleżanki. Ale one mieszkają bardzo daleko, bo jedna chyba mieszka w Zawierciu, a ta druga chyba w Kielcach. Żeśmy się spotkały. One ucieszone, że mnie spotkały. I ty tu jeszcze mieszkasz? Mówię, no pewnie. No i żeśmy od razu szli w jedno miejsce nasze ulubione. O, żeby zobaczyć, jak wygląda teraz ta Ajska. No, ale to już nie jest to. No i te moje koleżanki były bardzo takie zdziwione, że to wszystko jakoś tak upadło, że już nie ma tych miejsc. Mówię, no widzicie, tu już nie ma, to dzieciństwo już, no i zaczęły płakać i wspominać. Mówię, o co płaczecie? O nasze dzieciństwo. I ta jedna koleżanka mówi, taka Halina, wiesz co, jak ja opowiadam mojej córce Ani, jak to było tu na Śląsku, to ona mówi, no mamo, ale co ty płaczesz? No przecież tam było tak źle, tam było tak brudno. A ona mówi, ale to była moja mała ojczyzna, Aniu. I powiedziała mi, no widzisz, bo w tej chwili twoja córka, jeżeli mieszkasz w Kielcach, no to ona już ma inne otoczenie, to ona nie wie, jak było na Śląsku. W ogóle nie jest tym rejonem tu związana niczym, bo tam się urodziła. Jak ona powiedziała, jak zdjęcia też tam oglądała od mamy czy coś, mówi, takie podwórka brzydkie, takie domy odrapane, no ale to było to. Gdzieśmy się urodziły.